No, 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 macie już ze sobą porządek obrad. Punkty, które są pokryte, są do wprowadzenia w trybie nagłym, czyli punkt 5D. Oraz mamy trzy propozycje, dwie komisje, tą zarząd uchwał do wprowadzenia w trybie nagłym. Dwóch komisji, bo uchwał jest więcej. Komisja infrastruktury ma jeszcze po prostu kilka więcej. Będę je czytał po kolei, proszę Państwa o wprowadzenie. Natomiast zanim do tego sięgniemy, prosimy, żebyśmy zaczęli drugi trzecią. I jeszcze zanim zaczniemy porządek uchwały, na pewno zaproponuję pewną poprawkę w porządku obrad, żeby uchwały komisji programu dzisiaj były przed uchwałami zarządu ze względu na pewną sytuację jednego z członków komisji, który chce być na uchwale swojej, a być może na zarządzie wcześniej. W związku z tym proponuję, aby punkt 5 stał się punktem 6, ale to przegłosujemy na samym końcu razem z porządkiem. I teraz tak. Jako punkt 6.1a proponuję wprowadzić uchwałę w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Marii Jaremy w Krakowie. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dobrze. Następnie proponuję wprowadzić pod punktem 2b. Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji przy ulicy Pękowickiej 6.2b, przepraszam. Przy ulicy Pękowickiej w Krakowie. Propozycja Komisji Infrastruktury. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pod punktem 6.2c proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie ustalenia prawa trwałego zarządu zabudowy nieruchomości przy ulicy Górka Narodowa 116 w Krakowie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pod punktem 6.2d proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji przy ulicy Mejera w Krakowie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I pod teraz uchwały, projekt uchwały zarządu pod punktem 5d. Projekt uchwały w sprawie korekty listy rankowej zadań powierzonych w 2013 roku z zakresu. A nie, tego nie będzie, bo to ostatecznie zostało wycofane. Proszę sobie skreślić ten punkt 5d, przepraszam. W jego miejsce proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie korekty listy rankowej zadań powierzonych w 2013 roku w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Tak naprawdę na dzisiaj nic nie zmienia, to jest korekta redakcyjna, żeby była dostosowana z wieloletnim planem finansowym ten sam zapis, czyli od wiaduktu, a tam poprzednio było od Fischera bodajże. Generalnie jest to skrócenie jakby zakresu i doprecyzowanie zgodnie z uchwałą, to przyszedł mail z Zikitu, że są niespójne te teksty i żebyśmy po prostu poprawili po formie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. No i na koniec propozycja zamienienia kolejności tych punktów 5 z 6. Kto z Państwa jest za zmianą, natomiast proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. W związku z powyższym przeczytam tylko główne punkty, jak będzie kolejnie szła. Pierwszy punkt otwarcie pytania, punkt drugi przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci przyjęcie protokołu z 29 sesji, punkt czwarty pytania do służb mundurowych, punkt piąty projekt uchwał Komisji Programów, punkt pierwszy Komisja do Spraw Społecznych,
punkt drugi Komisji Infrastruktury, punkt trzeci Komisji Edukacji, punkt szósty projekt uchwał zarządu dzielnicy czwartej, punkt siódmy oświadczenie komunikacji w sprawie bieżących, punkt ósmy zamknięcie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego oświadczenia, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18 wyborów przyjmujących. W związku z tym, że nie zgłoszono niektórych zaproponowanych do protokołu z tej sesji, stwierdzam, że protokół został przyjęty.